Dzień dobry i witam Was w ostatnim wywiadzie z Panem w ramach projektu SUBAK. I dzisiaj moim gościem będzie Tomasz Park. Cześć. Czy mógłbyś się przedstawić i troszkę powiedzieć o swojej działalności? Nazywam się Tomasz Park, jestem uczniem klasy 3A1 o profilu ekonomicznym. Jestem przedstawicielem naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Krakowa, w której jestem przewodniczącym Komisji do Spraw Edukacji i Współpracy z Samorządami Uczniowskimi. W roku 2019 razem z moim kolegą byliśmy posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży 25. edycji, a w zeszłym roku zostałem wyróżniony w samorządowym konkursie nastolatków 8 wspaniałych. Jak się w ogóle zaczęłaś tym interesować? W gimnazjum w trakcie rozmów z kolegami rozmawialiśmy dużo o polityce, jak młodzież może się w nią angażować, jakie są inicjatywy dla młodzieży i w trakcie poszukiwań w internecie różnych możliwości, gdzie można się zaangażować, znalazłem stronę Młodzieżowej Rady Krakowa, poczytałem o niej informacje, wydarzenia, które realizuję i to mnie zainspirowało do tego, żeby starać się o możliwość bycia jej przedstawicielem szkoły w Radzie. Jak się w ogóle dostać do takiej rady, jeżeli jest tylko jeden przedstawiciel na szkołę? Każda szkoła może zgłosić właśnie, jak mówisz, tylko jednego przedstawiciela, więc za wybory każdy samorząd odpowiada wewnętrznie. Wyłania przedstawiciela i dyrektor wysyła zgłoszenie do Młodzieżowej Rady. To jest dosyć ciekawe. Ty jako przewodniczący właśnie komisji pewnie masz jakieś obowiązki w takiej radzie. Czy mógłbyś troszeczkę powiedzieć o tych obowiązkach? Moja komisja głównie zajmuje się edukacją i współpracą z samorządami uczniowskimi. W tym roku kładziemy duży nacisk na właśnie współpracę z samorządami. Zrealizowaliśmy wiele cennych inicjatyw, jak konferencja samorządów uczniowskich, w trakcie której przedstawiciele samorządów mogli się dowiedzieć o działaniach miasta dla nich, podstawach prawnych działalności samorządów w szkole, jakie są możliwości pozyskania środków finansowych, a także mogli się dowiedzieć o prawach ucznia. Kolejnym takim wydarzeniem ważnym dla celów integracji w ogóle środowiska młodych samorządowców była Wigilia Samorządów Uczniowskich, a naszym kolejnym wydarzeniem, które się już zbliża na koniec maja, odbędzie się dyskusja przedstawicieli samorządów z Młodzieżową Radą Krakowa poświęcona wynikom naszej ankiety w części poświęconej właśnie samorządom. Będziemy rozmawiać o problemach, wyzwaniach przed samorządami i próbować się je rozwiązać i znaleźć różne sposoby na współdziałanie, zacieśnienie więzi między Radą a samorządami. Jeżeli są obowiązki Twojej komisji, to jakie są główne cele Rady? Rada głównym jej celem jest reprezentacja ogółu młodzieży krakowskiej przed władzami miejskimi, propagowanie idei samorządności, społeczeństwa obywatelskiego, edukacja w samorządzie terytorialnym. Co coś czujesz dzięki działalności w takiej Radzie? Dzięki działalności w Radzie zyskałem nowe znajomości, możliwość samorozwoju i realizację swoich pomysłów.